Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję gry nowości od wydawnictwa Rebel, Buła Pizza, Czapka, Prezent, Tort. Jest to gra karciana. Myślę, że wielu z Was kojarzy z czymś ten tytuł, jak i to opakowanie, ponieważ bliźniaczo podobna gra jest od dłuższego już czasu na rynku i te dwie gry nie różnią się jakoś bardzo między sobą. Jest to właściwie ta sama gra, tylko w odświeżonej, takiej, zobaczcie, bardziej imprezowej wersji. Karty są inne. Tutaj mamy wizerunki bohaterów: Buła, Pizza, Kot, Ser, Koza, a tutaj zobaczcie, Buła jest zapakowana jako prezent, Pizza ma świeczkę, jest czapka, jest prezent i jest tort, więc jest to zdecydowanie taka bardziej imprezowa wersja, czy urodzinowa, i myślę, że na pewno świetnie się sprawdzi jako prezent urodzinowy. Gra przeznaczona jest dla 2 do 8 graczy w wieku od 8 lat, jednak z doświadczenia powiem Wam, że młodsi gracze też sobie doskonale dają radę. Wszystko jak zawsze zależy od dziecka. W środku mamy karty i tylko karty, i tutaj mamy na opakowaniu taką informację: pamiętajcie o tych 5 zakręconych słowach. Buła, pizza, czapka, prezent, tort. Dla tych, którzy grali w Buła, Pizza, Kot, Ser, Koza, trochę ciężko się na początku przestawić, ale w końcu się udaje. Zobaczcie, mamy pudełko z magnesem w środku, dzięki czemu gra nam się samoistnie nie otworzy. Jest instrukcja i są karty. Mamy przed sobą stos kart do gry. Każdemu z graczy rozdajemy po 12 kart. Jeżeli gra więcej osób, to po prostu rozdajemy im porówno. Te, które zostaną, jeżeli jakieś zostaną, chowamy do pudełka. Nie podglądamy, co jest na kartach. Każdy z graczy ma przed sobą jeden zakryty stos i zaczynamy grę. Musimy po kolei powtarzać słowa, które tutaj zresztą mamy. Jest to taka delikatna podpowiedź. No to może ja zacznę. Buła. Jednorożec. I od razu trafiła się karta specjalna. Na jednorożcu wszyscy przykładają do czoła w ten sposób rękę. Kto zrobi to ostatni, zabiera kartę i wkłada ją pod swój zakryty stos. I ta osoba zaczyna. Buła. Zobaczcie, wypadł nam prezent i to nic. Lecimy dalej. Pizza. Trafił nam się ninja. Na karcie ninja zginamy rękę. Tutaj tak jak ten ninja zginamy w łokciu rękę. Kto zrobi to ostatni, zabiera karty. Załóżmy, że ja tutaj wzięłam ostatnia, więc zabieram pod swój znowu zakryty stos wszystkie karty ze środka i zaczynam. Buła. Pizza. Czapka. Prezent. I zakrywamy ręką. Jeżeli słowo wypowiedziane pasuje z kartą, wszyscy muszą zakryć ten stos ręką. Osoba, która zrobi to jako ostatnia, zabiera wszystkie karty ze stosu, wkłada pod swój stos. I jedziemy dalej. Buła. Pizza. I znowu to samo. Zakrywamy, jeżeli słowo pokryje się z kartą. Na karty specjalne wykonujemy te tutaj specjalne ruchy. Jest karta specjalna ninja, jest karta specjalna jednorożca oraz małpy. Na ninja, tak jak już mówiłam, zginamy rękę w łokciu. Kto zrobi to ostatni, zabiera stos. Na jednorożcu przytykamy do czoła rękę w ten sposób, a gdy wypadnie karta małpy, wszyscy drapią się tak jak ta małpka po głowie, a druga ręka, która nic nie wykonuje, musi nakryć swój stos kart w każdej właśnie z tych specjalnych kart. Jest to gra zdecydowanie na refleks, ale trzeba tutaj się pilnować w trakcie tej rozgrywki, bo jeżeli pomylimy się i wypowiemy złe słowo, to również zabieramy wszystkie karty ze stosu, które zdążyły być tutaj wyłożone. Osoba, której skończą się karty na stosie, nadal kontynuuje grę. Załóżmy, że zostało mi bardzo mało kart i zaczynam. Buła, pizza, czapka, prezent, tort. I teraz następna osoba od początku zaczyna. Buła, ja nie mam, ale mówię pizza. Osoba ta bierze czapka, ja mówię prezent i ta osoba ma tort. Teraz ja zaczynam. Buła, pizza, czapka, prezent, tort i coś nie możemy skończyć. Osoba mówi buła, ja mówię pizza, czapka, prezent,
tort i teraz nakrywamy. Jeżeli uda mi się nie przegrać tej konkurencji, czyli nie być ostatnia, to wygrywam grę, bo skończyły mi się wszystkie karty. Ale jeżeli nakryję stos jako ostatnia, zabieram z powrotem te karty i nimi zaczynam kolejną rundę. Są to gry bliźniaczo do siebie podobne. Różni je tylko grafika oraz karty specjalne, bo tutaj były one inne i coś innego trzeba było zrobić. Grze tej zdecydowanie towarzyszą wybuchy śmiechu. Świetnie się sprawdzi zarówno w rodzinnym gronie, jak i na jakichś imprezach, urodzinach. Jest to gra wieloosobowa, bo aż do 8 graczy. Choć myślę, że nawet jeżeli będziecie mieć więcej graczy, to wystarczy rozdać po trochę mniej kart i również wszyscy będą się świetnie ze sobą bawić, a więcej o grze przeczytacie na blogu. Serdecznie Was tam zapraszam. W opisie do filmu jest link do bloga, jest też link do mojego Instagrama, gdzie pokazuję tak trochę, można powiedzieć, od kulis, jak wygląda prowadzenie kanału, bloga i nagrywanie tych wszystkich recenzji oraz oczywiście testowanie przez moje dzieci zabawek, książek, gier. Także serdecznie Was zapraszam również na Instagram. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to kliknijcie tam na dole ten czerwony przycisk, aby się zmienił w szary i będziecie wtedy na bieżąco ze wszystkimi recenzjami, a już wkrótce kolejne nowości od wydawnictwa Rebel między innymi. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.